Jak masz na imię? Iga Świerżewska. Ile masz lat? 12. I jakie przyniosłaś książki do polecenia dzieciom do czytania w wakacje? Dużo ich tu jest, ale nie wiem, od której zacząć. To może od tej. Dobrze. Szczuroburger Davida Williamsa. No i to trochę może obrzydliwa nazwa, ale potem się okazuje bardzo, bardzo słuszna. Koniec jest dość zaskakująca, całość bardzo ciekawa. A o czym to jest? O pewnej dziewczynce, która po utracie mamy musi się pogodzić z tym, że jej macocha, no jak to, macochy w bajkach nie jest wymarzoną mamą. Jej zwierzątko domowe, pierniczek, który był chomikiem, niestety zostaje otruty. Otruty? No, o nie. Jeszcze nie wiadomo do końca przez kogo, to się dowiadujemy na końcu. No, ale ona postanawia zdobyć nowe zwierzątko. No i co z tego wynikło, to trzeba już przeczytać. Dobra, dobra. Słuchaj, zaintrygowana się czuję, okej. Okay. Tutaj widzę już taką książkę, która no bardzo, bardzo nam pasuje, bo to jest notatnik wakacyjny. Cóż to za historia? To tak do końca nie jest książka, muszę powiedzieć. Jest to seria zeszytów bananowych. Bardzo ciekawa seria. Ale banany z cukru pudru, to tak, była taka pierwsza książka. To była pierwsza książka o starej Sadybie. Mamy tutaj pierwszą taką, której tak naprawdę można więcej się pobawić. To jest, wszyscy dobrze znamy Zniszcz ten dziennik, albo to nie jest książka. Jest to podobne, ale bardziej w formie pamiętnika, który jest już trochę zagospodarowany i my go tylko wypełniamy. Mamy tutaj bardzo fajne polecenia, ale też propozycje zabaw. O, świetnie, czyli na przykład na kiepską pogodę, tak? Albo tak, na dobrą pogodę widzę. Można też zaznaczyć, gdzie się było, trasy zaznaczyć. Fajnie, bardzo ciekawe do przygotowania sobie wakacji. Bardzo mi się to podoba. Dobrze. Co masz dalej? Kolejna wakacyjna książka. Agnieszki Tyszki, Zosia z Wicykociej w podróży. No, moja ulubiona seria. Wszystkie książki Agnieszki są bardzo fajne. No a co Zosia z ulicy Kociej robi w podróży? Tutaj już wiadomo, jeśli czytaliście poprzednią część, Zosia ma rodzeństwo. Nie zdradzę, czy jest to dziewczyna, czy chłopiec. Nie powiem też imienia. No ale bardzo interesująca podróż, bo na kocie nigdy nie można się nudzić, ale trzeba też odpocząć od wrzeszczącego rodzeństwa. No, ty to dobrze rozumiesz? No, jeszcze to nie jest taka mała. No ale wyjazd do Grecji i tu całkowicie nieprzewidzianie obie babcie jadą. Aha. A tu jedna babcia w trampkach. I to ta, która zazwyczaj w trampkach nie chodzi. No. Okej, okay, dobrze, dobrze. No, szykuje się całkiem dobra lektura. A na koniec masz, ojej, projekt Bresla. Bresla, Magdalena Zaremska. Bardzo to jakieś takie poważne. Bardzo humorystyczne. Naprawdę? Tak, ale jest to książka o historii starego Wrocławia. Nasi gimnazjaliści, którzy są bohaterami tej książki, przenoszą się w czasie za pomocą pewnego medium, ale to już nie powiem jakiego, i znajdują pamiętnik Hugona, który zaraz po wojnie także zdołał przenieść się w czasie. No, no, no. I tutaj próbują znaleźć Hugona, żeby się dowiedzieć interesujących rzeczy na temat Breslau, czyli Wrocławia tak naprawdę. Super, słuchaj, bardzo ciekawe książki, nie tylko dla tych, którzy na wakacje jadą do Wrocławia. No to co, słuchaj, życzę Ci udanych wakacji, widzimy się we wrześniu, mam nadzieję, że będziesz dużo czytać w wakacje. Oczywiście. Na pewno, super, dzięki. Dzięki.